Trzeci dzień konferencji. Zrobili nam pierwszy raz przerwę i jedziemy na safari. Łupiemy codziennie od 5 do 21.30, 22.00. Ale wyjątkowo w ostatni dzień konferencji trzydniowej zrobili przerwę, zlikwidowali sesje warsztatowe i jedziemy na safari zobaczyć słonie, nosorożce, tygrysy, lamparty i inną dziką zwierzynę. Natomiast jutro rozjeżdżamy się na trzy inne kościoły, w których będziemy głosić, trzy grupy po 10 osób. Także intensywne 4 dni, ale na przyjemność też się chwilę znalazła, także jedziemy zobaczyć jakieś drapieżniki. O, mam pierwszego. Idziemy. Jak podekscytowani. Mówili, że jak będziemy mieli takiego koszulki, takiego koloru, właśnie, teraz może coś zaatakować, ale my się nie boimy i stwierdziliśmy, że dla kontentu zrobimy wszystko. Dziękuję. A to nie jest białe, stary. Hello from Indonesia. Jesteśmy w Parku Narodowym Chitwan. Jest to jeden z większych rezerwatów chroniący tygrysy bengalskie. Są tutaj też nosorożce, których nie znajdziemy w żadnych innych, taki gatunek, którego nie znajdziemy w innych miejscach na świecie. Kobry królewskie. Oh, they made it. Hallelujah. Yeah. Jesus, they made it. Praise the Lord. Praise God. My advice is don't take his boat. Not on the top or front because łódka can be jump. Or on the end because łódka can be jump from the second side. Welcome in Chitwan National Park. Hi. Hello. Jak wam się podobało na razie? Na razie widzieliśmy jaszczurkę tylko w drzewie. Nie widzieliście nosorożca? Jaszczurkę. Nie, a wy widzieliście? Naprawdę nie widzieliście? Nie. No my też nie widzieliśmy. Pastor Davy William i Zabrakone. Tylko pytanie, czy to wina Pastor Davy, czy twojej sprawności fizycznej? To come Johnny. Looking for a wife. Oh, okay. Wow. You can write below in comments. Chabum tos yes. In Indonesia we said aku mau makan. Aku mau 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 makan. Makan. Ah. Okay, okay. See the rhino. Oh, rhino, rhino, rhino. Yes. Yeah. To come Johnny. Mi wo mi. Chabum tos yes. Yes, you did it! Come on! Mas, pięknie, oczy. Yeah! Come on! Czes, widzisz, za mnie. No way! No way! Czes, widzisz, ile... you're messing me up, you know? Ile, czes, ile, czes, dziedzi. No i prawie już piąteczek, trzeci dzień dobiega końca. Jesteśmy po wycieczce po Parku Narodowym. No ale żeby nie było, że za wygodnie nam tu będzie, wracamy w miejsce, w której jest konferencja. I zaraz mamy uwielbienie, a później w międzyczasie ordynacja pewnego małżeństwa na pastorstwo oficjalnie, także też ważne wydarzenie tutaj lokalnie w Nepalu. Wsiadamy właśnie na łódeczki i przeprawiamy się na drugą stronę rzeki. Wsiadamy do autobusów i jedziemy do hotelu. Także intensywnie, ale bardzo fajnie.
Widziałem nosorożca, widziałem krokodyla, widziałem jakieś ptaki, ale nazw nie znam. No, ale myślałem, że będzie więcej tych słoni. So I said, sounds good, man, let's do it. That they will be unstoppable because your spirit. We pray that you will strengthen them now. Yes. You will bring your encouragement even more now. Do przodu i ustawcie się przodem do ludzi. Just come. Those of you here who want to experience fire, please come to the front a little bit. And I will ask my team and pastor, are you ready to receive fire? Are you ready? Please pray in the spirit. Módlmy się, módlmy się, módlmy się. Idźmy. Hallelujah. Holy Ghost! Holy Ghost! Please come to me. I want to lay hands on you. If you are this person, what I said, depression and the suicide thoughts, you will not die. You will live. This is the demonic spirit. But there is a power in the name of Jesus. And we now speak in the name of Jesus over your life. In the power of Holy Ghost. Every demonic spirit over your life be broken now. In the name of Jesus, be free in the name of Jesus. Free. You are free.
Of Jesus. Holy Ghost. I want to pray for you. God want to do something in your life. You don't believe yet. But you will be recognized as a joyful person. Thank you, Jesus. Oh, Holy Spirit. Feel. God is opening for you new door. We will pray for healing now. There is a fire over her life. It's fire over your life. Because God is telling to you, I am sending you. 2 lata temu dostaliśmy jako młodzieżówka proroctwo, że Bóg będzie nas wypuszczał na narody i będziemy uzdrawiać ludzi, że będziemy wyganiać demony i być dzisiaj w tym miejscu i widzieć to wszystko i być częścią dzięki pastorowi Jakubowi i że dał nam po prostu miejsce, gdzie mogliśmy też się podzielić świadectwami. Było czymś, co po prostu uderzyło mnie mega w serce i myślę, że to spotkanie dzisiaj zostanie totalnie w mojej pamięci i będzie to taki punkt zwrotny zaczepienia i takiej, mogłabym powiedzieć, nauki w praktyce, bo my Polacy lubimy teorię, ale spotkanie się z praktyką jest czymś zupełnie innym, więc... Jednym słowem, jakbyś miała to opisać? Łaska Boża. I mieliśmy potem okazję modlić się o ludzi i... Nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam jak dzisiaj. To, ile naprawdę czułam, jak Duch Święty przepływa przeze mnie i przez tych ludzi, których się modliłam w trakcie, to było po prostu coś, czego nie można opisać słowami. Z jednej strony ogólnie całość, ale też jak mówiłam się o konkretne osoby, to widziałam konkretne rzeczy i mówiłam tym osobom, więc to było coś z takiego prorokowania, ale też nie do końca. Takie po prostu odbieranie rzeczy w duchu i w trakcie dzielenie się z tymi ludźmi. I to było naprawdę coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyłam, więc cieszę się, że mam taką możliwość. Bye. Dzisiaj widzieliście Bożą moc. Nie gadkę, Bożą moc. Taki moment jak dzisiaj, bez ingerencji człowieka. Bóg czynił swoją rzecz. Bóg robił swoją rzecz. Są momenty, które Bóg w swojej łasce przychodzi i robi rzeczy, także chciałem, żebyście to zapamiętali w swoim życiu, ten obraz tego, jak Bóg działa, co się tam wyrabiało, jaka sekwencja szła. Tak próbowałem wyczuć, w którą stronę to pójdzie i jedną rzecz odebrałem. Moc Boża się zamanifestować musi, bo co będziemy gdybać o Bożej mocy? Moc Boża musi się zamanifestować. Także Sara, Julia, Ania, dobra robota, super, dobry czas. Dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj, przez te 3 dni widzicie, co Pan czyni i jeszcze będziecie widzieć w Papui, co będzie czynił. Także bierzmy, analizujmy, ale i puśćmy to dalej. Amen? Amen. Good, brawo. Z tej strony Jakub Kamiński. Ja trzymam kamerę, bo bohater nasz na chwilę ją oddał. Kamilu, kręcisz nam to wszystko z Wiką, udokumentowujecie to wszystko, puszczacie to w świat. Jak ty się w tym wszystkim odnajdujesz, czujesz, jakie są twoje wnioski? Że to przywilej móc po prostu być najbliżej tych wszystkich momentów, bo nie każdy ma taką możliwość, żeby nie powiedzieć, że jednostki mogą być na tego typu spotkaniach, w takim miejscu i widzieć to tak blisko. Są momenty, w których chciałoby się zostawić aparat. Jest dużo takich momentów, większość takich momentów, że chciałoby się zostawić aparat i po prostu móc czerpać albo móc dawać, ale wiemy, że tego typu materiały rozpalają coś w tych, których tutaj nie mam. Po to tu jesteśmy. Co ty możesz teraz powiedzieć? No nic nie możesz powiedzieć, ale słuchaj mnie dobrze, bo w imieniu Polski chcemy ci podziękować i Wice za to, co robicie, że to nagrywacie,
Czy ktoś się ze mną może zgodzić? Także Kamilu, może ja już ci oddam tą kamerę, bo mnie już ramię boli. Wszystko, co tam zobaczyłam, to w ogóle rozsadzało mi głowę, tak? Wchodzimy, zdejmujemy buty, takie proste rzeczy. Siadamy na dywanie, wszystko wygląda totalnie inaczej niż do tego, jak my jesteśmy przyzwyczajeni w kościele. I po prostu czułam, jak Bóg mi mówi, że widzisz, to znaczy, że dla mnie jest najważniejsze serce. Że to nie chodzi o formę, to nie jest kwestia tego, jak my ułożymy program, ale tego, czy naprawdę staniemy przed nim i powiemy: Panie, moje serce jest Twoje. I to te serca ludzi były dla mnie dzisiaj czymś niesamowitym. No.